zawidaliwa Red Box dla Ameryki. Pozostanie jeszcze na kontynencie Ameryki. Językiem ojczystym większości Amerykanów, zwłaszcza pochodzenia europejskiego i afrykańskiego, jest język angielski w jego amerykańskiej odmianie, odziedziczony po byłych kolonizatorach Ameryki Północnej, Anglikach. Czy warto znać języki obce? Przydają się, są przydatne, warto. Warto się uczyć języków obcych, bo w przyszłości...